Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj naszym gościem jest Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta. Witam pana serdecznie, panie dyrektorze. Oczywiście tematem naszej rozmowy będą głównie nasze rozgrzebane drogi, ale nie mówię tego z wyrzutem, bo wiadomo, że efekt potem jest już bardzo dobry. Na razie chciałabym pana zapytać o Strzegomską. Tam co prawda niedawno drogowcy znaleźli nie wypał, ale to chyba nie było z tym jakichś większych problemów. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Przepraszam, tak pana zagadałam, ale szybko chciałam zadać pytanie. Więc właśnie, ten nie wypał to rzecz, która się zdarza, szczególnie właśnie w okolicach Wałbrzycha. W miejscach, które długo nie były ruszane, w miejscach, czyli które od wojny. Od wojny i mamy parę miejsc takich, których chętnie zaglądamy, a okazuje się, że przy okazji nawet remontów znajdujemy niechciane znaleziska. I to jest, ja często powtarzam, że my przystępując do przebudowy, do remontu, tak naprawdę nie wiemy, co nas spotka, co możemy, bo trzeba zdarzyło być przygotowanym się na różne taki niespodzianki. Przykład, który często powtarzam, że ulica Pługa w centrum miasta, a okazało się, że jest na torfowisku. Na przykład. Właśnie, i trzeba było dużo trzeba dodatkowych było prac wykonać. Dużo dodatkowych prac, co oczywiście przedłuża termin. Ja jestem często pytany o termin i o tym, że ile po terminie. Nie, w trakcie budowy są zmieniane terminy, ponieważ okazuje się, że właśnie jest niewybuch i może z tego tytułu nie będzie akurat przedłużany termin. Po prostu saperzy zabezpieczyli. Ale to też niespodzianka. Ale to też niespodzianka. Są niespodzianki i też na Strzegomskiej mamy parę innych niespodzianek, a to skała, która miała być niżej, okazała się, że jest wyżej i powiedzmy kanalizacja, która musi być położona na odpowiedniej rzędnej, musi być obniżona i trzeba kuć skałę, a nie kopać grunt. I takich niespodzianek mamy mnóstwo. Staramy się wtedy w takiej sytuacji z wykonawcą pertraktować. Oczywiście i rozmawiamy często o dodatkowych kosztach i rozmawiamy. Właśnie, bo to pociąga za sobą też dodatkowe opłaty. Tak, to są tak zwane roszczenia, roszczenia wykonawcy co do robót, które nie były przewidziane w zamówieniu. I w jakim właśnie, na jakim etapie jest w tej chwili Strzegomska? Bo z niewypałem już się drogowcy uporali. Jak to w tej chwili wygląda? Czy tu możemy już mówić o terminach jakichś? Nie chciałbym właśnie mówić na tym etapie o terminach. Tylko ze względu na to, że nie wiem jak wcześnie, czy zacznie się zima, jeżeli aura będzie łagodna, jeszcze jest szansa, do tego, żebyśmy w tym roku to ukończyli. Jeżeli, no mówię, przypominam 2012, gdzie w listopadzie spadł śnieg i trzymał do kwietnia i wtedy tak bardzo trudno mówić o terminach. Chcielibyśmy to zakończyć w tym roku, przynajmniej samą drogę, być może ścieżkę rowerową, tam to troszkę później. Ale no, naszym celem jest jeszcze na dzisiaj ten. Jeżeli roku. Nie będzie większych przeszkód, to może się udać. Nie zacznie. Mam nadzieję, że mieliśmy spore trudności również dokumentacyjne, ale to jakby zaczyna się wszystko już prostować i mam nadzieję, że wykonawca znacznie przyspieszy pracę i uda nam się to jeszcze w tym roku skończyć. Panie dyrektorze, zadaniem Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta są nie tylko drogi, ale też daje się zauważyć znikanie różnych budynków w mieście. Na ogół są to oczywiście rudery. Co zburzyliście w tym roku i co jeszcze jest szykowane do rozbiórki? Ja myślę, że co zburzyliśmy, to mieszkańcy zauważyli. Co zburzymy, mogę powiedzieć o takich dwóch obiektach w tej chwili, do których wreszcie możemy przystąpić. A bardzo często też no, ludzie nawet zarzucają nam, że stoi taka rudera i straszy. I na przykład winiarnia słynna przy Młynarskiej. Mówię słynna, bo walczymy
my już od kilku lat... Dziesięciolecia to już trwa, bym powiedziała. O sobie. Żeby uzyskać prawo do wyburzenia. Właśnie, a jak to się udało? Bo przecież to jest prywatna własność, znaczy, z tego co to pamiętam. Już nie jest prywatna własność. Aha, udało się przejąć na miasto w zamian za długi, powiedzmy podatek od nieruchomości, tego typu należności. Udało się przejąć tą nieruchomość i w przyszłym tygodniu przystępujemy już do wyburzenia. To też będzie bardzo trudne zadanie, ponieważ tu mamy do czynienia z sytuacją, że od strony młynarskiej to jest o 4 metry wyżej niż od strony Mickiewicza. Tam ulica idzie tak ostro pod górę. I to jest 4 metry różnicy między jednym poziomem, a drugim. I teraz w związku pewnie z tym planujemy... Młynarska będzie zamknięta? Nie będzie takiej konieczności. To znaczy, mówię, zaczynaliśmy od tego, że nie wiemy, co nas spotka. To też nawet nie można było dokładnie obejrzeć budynku, bo on groził zawaleniem i wejście do budynku groziło zawaleniem, więc musimy pewne rzeczy rozebrać, żeby zobaczyć, co jest dalej. Co jest do zrobienia? Docelowo chcielibyśmy, żeby został mur oddzielający właśnie tą nieruchomość od ulicy Mickiewicza, a być może na terenie tej winiarni zrobimy przynajmniej na dzisiaj prowizoryczny parking, a docelowo też miasto zastanawia się, czy nie zbudować. No ale to będzie historyczna chwila, panie dyrektorze. Ruiny z Młynarskiej znikną. Wszyscy się już do nich tak przyzwyczaili. Myślę, że Wałbrzych powoli słynie z innych rzeczy niż ruin i dlatego drugi budynek, do którego też już się przyzwyczailiśmy, a więc były sklep rybny Słowackiego 21. Znowu też, oczywiście dawno byśmy go zburzyli, gdyby nie problemy natury, powiedzmy, formalno-prawnej. W tym przypadku mówimy o konserwatorze zabytków, może nawet nie tyle konserwatorze zabytków, a o jakichś takich dziwnych instytucjach, które na terenie Polski działają i często ludzie, nawet nie będący nigdy w Wałbrzychu albo nie znający, ale występują z wnioskiem nawet nie roszczenia, a chęć wpisania do rejestru zabytków tego właśnie budynku. Jak wszyscy wiemy, to on nie jest ani specjalnie historyczny, a tym bardziej ładny. Piękny. Tak, to prawda. Więc o rejestrze zabytków jakby dzięki Bogu udało się, może niekoniecznie, bo dzięki ludziom też udało się w końcu uzyskać decyzję odmawiającą wpisu do rejestru zabytków i w związku z tym procedura już poszła szybko i lada dzień powinniśmy dostać pozwolenie na budowę. Ja myślę, że dziś, jutro dostaniemy, bo już pełna dokumentacja została złożona. W związku z tym jest ogromna szansa, że w przyszłym tygodniu przystąpimy. Zakończymy tylko rozbiórkę na Armii Krajowej 2. Tu przy 1 maja też taki budynek był, który straszył. Rozebraliśmy go. Już tam jest wysprzątane. I w związku z tym, jeszcze tam, powiedzmy, jest zmiatanie pyłków i w przyszłym tygodniu od poniedziałku przystąpimy jako własną ekipą do rozbiórki właśnie tego budynku. Jest jeszcze kilka budynków. To często wiąże się również z prawem do własności lokalu, czy znalezieniem lokalu zastępczego dla osoby, która zamieszkuje. Stąd ileś tam budynków musi poczekać, aż, bo to nie są tylko koszty rozbiórki, ale na przykład inne mieszkanie. Trzeba mieszkanie przystosować, wyremontować, zaproponować. W związku z tym te procedury często trwają dłużej, niż byśmy tego oczekiwali. Panie dyrektorze, wracając do remontów ulic, toczy się remont na Strzegomskiej, toczy się poważny remont na ulicy Wrocławskiej w okolicy Ronala. Tam jest też przebudowywany most. Gdzie jeszcze w tej chwili w Wałbrzychu toczą się roboty drogowe na tych większych ulicach?
Więc właśnie, jak tutaj pan prezydent nastał, zapowiedział, że wyremontuje drogę krajową numer 35, a więc ciąg ulic od ulicy Wrocławskiej poprzez Armii Krajowej, Kolejową, Sikorskiego, Niepodległości, aż po Wałbrzyską skończywszy. No, często ludzie się nawet tak troszkę uśmiechali, tyle lat, nikomu się to nie udało, czy wam się to uda. Później jak przystąpiliśmy do remontu, remontu pewnych odcinków, to też spotykałem się z takimi zarzutami, a dlaczego nie jedziecie po kolei, a dlaczego tu, a dlaczego tam. To chyba byłyby duże utrudnienia. Bardzo trudne, Wałbrzych byłby po prostu nie do przejechania. I w związku z tym teraz już powoli zaczyna widać, jak się łączą pewne odcinki. Ja myślę, że w przyszłym roku to już szczególnie będzie, ponieważ w tej chwili jesteśmy na etapie dwóch odcinków, a więc od Lelewela w sumie do Ogrodowej, bo to są dwa odcinki od Lelewela do Stacyjnej i od Stacyjnej do Ogrodowej, z tym, że bez skrzyżowania Lelewela i tu za chwilę do tego wrócę. A więc jak wykonamy te skrzyżowanie Lelewela, właśnie zostawiliśmy je, ponieważ to jest, musi być oddzielne zadanie, wiąże się z wyburzeniem budynku, wiąże się ze znalezieniem mieszkań zamiennych, więc planujemy to zrobić w przyszłym roku i wtedy już będzie połączony cały wjazd, bo tutaj od Pogodnej wtedy do tego momentu, który my dzisiaj zrobimy, więc będzie cały ciąg aż do ulicy tak naprawdę Długiej. I teraz następny odcinek, który jest już wykonany, to jest oczywiście od no, od wyższej szkoły praktycznie do dworca miasto i teraz tak, został tutaj ten tylko odcinek, który są dwa odcinki projektowane, więc od Politechniki, od wyższej szkoły. Politechnika już zrobiona. Politechnika już zrobiona, ale od wyższej szkoły tu, czyli od skrzyżowania Piotrowskiego do Grota Roweckiego i no tu cały czas jest to w trakcie projektowania ze względów, powiedziałbym, różnych, nie chciałbym tutaj nawet o szczegółach mówić i zostaje już od Grota Roweckiego do Długiej tylko ten odcinek. Natomiast w kierunku południowym to ten odcinek od Dworca Miasto, czyli od Starego Zdroju do Placu Grunwaldzkiego, to jest oddziaływanie obwodnicy zachodniej, więc to jest objęte z RID-em i na razie tego odcinka nie możemy robić. A w tym roku zakończymy odcinek od, czyli całą Sikorskiego, dwa odcinki, jeden od Kaszubskiej do Moniuszki. Tam już się toczą prace. Tam się kończą. Chciałbym, żeby tak naprawdę, nie chciałbym, ale do 15 października ta... Jest taki wstępny termin. Jest wstępny termin i nic nie wskazuje na to, że tu ten odcinek mogliśmy całkowicie wyłączyć, w związku z tym no to jest bardzo krótki okres realizacji. Oczywiście związane to jest jeszcze z tym, że tam nie ma infrastruktury praktycznie podziemnej i to jest ta... Łatwiej przeprowadzić łatwiej te roboty. Kilometr 200 w ciągu tak naprawdę niecałych dwóch miesięcy i teraz 600 metrów, gdzie się męczymy na Wrocławskiej blisko roku. Ale no, to jest to właśnie... są różny rodzaj prac. Rodzaj prac. Panie dyrektorze, to wygląda na to, z tego co pan mówi, wynika, że 2016, czyli przyszły rok, też będzie przebiegał pod znakiem dużych remontów drogowych w Wałbrzychu. W przyszłym roku z tych takich właśnie dużych remontów chcielibyśmy odcinek Wieniawskiego od Uczniów
Uczniowskiej, czyli od Wrocławskiej skrzyżowanie z Uczniowską do skrzyżowania z Podwalem, bo dalej już jest Wieniawskiego zrobiona. To jest jakby bardzo ważne też kierunek. To jest jedno z najbardziej. I znowu, jak pani zauważyła, praktycznie już wszystkie większe budowle drogowe, to znaczy tutaj wiadukt z Koniczynkami na Sikorskiego, prawda, zrobiliśmy. Teraz robimy most nad Pełcznicą. Niektórzy nawet nie wiedzieli, że tam jest most, a z punktu widzenia drogowego to jest bardzo istotny most. No bo to jest oddzielna inżynierska robota, ciężka, tak, precyzyjna. Przypomnę, że na Uczniowskiej, tam gdzie mieliśmy jeden pas, też wiadukt, też poważna robota. Też poważna robota. Czy no chociażby na wyleciało mi z głowy, ale na przedłużeniu placu Grunwaldzkiego w stronę Akwazdroju na Wysockiego, tak jest, na tak. Wysockiego. Też wiadukt, też wiadukt zrobiony. Mm-hmm. I teraz powiedzmy, został ten duży wiadukt na Wieniawskiego. To jest tak naprawdę ostatni taki duży, niewyremontowany, i w tym momencie przygotowujemy dokumentację. Chcielibyśmy go w przyszłym roku robić, łącznie właśnie z tym skrzyżowaniem Lelewela. Wówczas autobusy pojadą już nie Gagarina, Lelewela. A De Gaulle troszkę zwężona, podejrzewam. To znaczy zwężona, nie daj Boże. To znaczy na pewno w trakcie robót będziemy się starali zachować tam przejezdność, ale mówię ostatecznie, już jak wykonamy te remonty, to autobusy, które jeżdżą tutaj De Gaulle'a praktycznie nie przewożąc, znaczy przewożąc tylko tych pasażerów, tylko nie przejeżdżają, zatrzymują się, tak. Nie zatrzymują się, a ludzie mieszkają właśnie w okolicach Gagarina, De Gaulle'a i tamtędy, stąd wcześniej wykonana zatoka. Tu też tak podpowiadam, że my mamy jakiś tam plan tego, co będzie powoli postępowało, dlatego też mieliśmy zarzuty, po co wam zatoka na Gagarina, jak bo będzie potrzebna po prostu. Bo będzie potrzebna za parę lat. Planuje się na przyszłość, nie na dzisiaj, już nie mówiąc nie na wczoraj. Jasne. Panie dyrektorze, temat jest niewyczerpalny, bo widzę, że jeszcze przez najbliższych parę lat będziemy się chyba często spotykać, żeby mógł pan naszym widzom opowiadać, co się aktualnie w Wałbrzychu dzieje, jeśli chodzi o remonty dróg. Bardzo dzisiaj za rozmowę dziękuję. Naszym gościem był Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta. Jakoś te remonty musimy przeżyć. Za rozmowę dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję państwu i przepraszam za te utrudnienia, ale drogi robimy, żeby państwu się po prostu wygodniej jeździło. Dziękuję bardzo. Właśnie, dziękuję. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.